Dzień dobry Państwu, Leszek Sykulski, kłaniam się. Dzisiaj będę uczestniczył w debacie z doktorem Arturem Bartoszewiczem, doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą z Szkoły Głównej Handlowej, ekspertem w zakresie polityki publicznej i członkiem Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dzień dobry Panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj na tematy bieżące, ale także na tematy no, wybiegające poza tę bieżączkę, można tak powiedzieć. Dzieje się bardzo wiele. Dzisiaj, a rozmawiamy 23 kwietnia 2024 roku, w Polsce goszczą Rishi Sunak i Jens Stoltenberg. Dzieje się bardzo dużo. Mówi się ostatnio sporo na temat ewentualnego rozlokowania, ewentualnej dyslokacji broni jądrowej, amerykańskiej broni jądrowej, dodajmy, na terytorium Polski. Powiedział o tym zresztą prezydent Andrzej Duda i to jest pierwsze, nie tyle pytanie, co pierwszy temat do naszej dyskusji. Jak pan się odnosi do tego typu pomysłów, jak właśnie ewentualna dyslokacja amerykańskiej broni jądrowej na naszym terytorium? Ja mam taki dyskomfort, jeżeli słyszę, że jakieś państwo zewnętrzne ma wchodzić na nasze terytorium i gwarantować mi bezpieczeństwo. Znaczy, to już się stało de facto, bo mamy rozlokowanych na terenie Rzeczypospolitej 10 tysięcy wojska amerykańskiego. No, przez lata, przed 1989 rokiem, mieliśmy wojska radzieckie i one nam miały gwarantować bezpieczeństwo i siłę obrony przed potencjalnym zagrożeniem. Dzisiaj przyjęliśmy logikę, w której zamiast tworzyć silną własną armię, budować zorganizowane do obrony społeczeństwo, uznajemy, że bezpieczeństwo nam daje ktoś z zewnątrz, hegemon. Więc po pierwsze poprosiliśmy hegemona o wojska 10 tysięcy, a teraz prosimy najprawdopodobniej o włączenie nas w system bezpieczeństwa oparty na atomie. To jest dalszy mechanizm totalnego podporządkowania się hegemonowi. Nie leży to w mojej konstrukcji pojęcia suwerenności państwa. Państwo suwerenne potrafi samo zadbać o swoje bezpieczeństwo, a nie uzależniać się od decyzji zewnętrznych. Taką mam ocenę. No tak, ja myślę, że tutaj też kluczową kwestią niewątpliwie jest to, że te kody do rakiet z głowicami jądrowymi, kody także być może do samolotów przenoszących broń jądrową mają być w rękach amerykańskich. To Amerykanie mieliby decydować o potencjalnym użyciu tej broni. W związku z czym, no, no kody trudno do nie... żołnierzy amerykańskich też mają Amerykanie. Znaczy, to, że my mamy ich na swoim oczywiście, że terytorium, tak. To znaczy użycie i dowództwo leży w nie naszej gestii. Czy my doszliśmy do absurdu, w której mamy wrażenie, że ktoś nas, kto, że się obronimy, że ktoś nas obroni, ale de facto to on będzie decydował cały czas o tym, czy w ogóle użyć i wojska, i broni w sytuacji jakiegokolwiek konfliktu. Mało tego, sprowadzamy na siebie ryzyko ogromne, rozgrywki, której nie rozumiemy w ogóle, w której uczestniczymy, wchodzimy między młot a kowadło. No to jak po palcach strzeli, to zobaczymy. No tak, pamiętamy wszyscy te sprawy kodów do F-16 i kontroli samolotów kupionych przez Polskę, przez Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. No, warto także przypomnieć umowę, którą podpisał minister Mariusz Błaszczak o tak zwanej wzmocnionej współpracy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi, stworzenie no, faktycznie eksterytorialnych obszarów na terytorium państwa polskiego, potężne bazy budowane, rozbudowywane przez Amerykanów na terytorium Polski, niekontrolowane tak naprawdę przez państwo polskie. Natomiast w tym kontekście powiedział pan ważną rzecz o wielkiej rozgrywce, w rozgrywce strategicznej, geopolitycznej, gdzie Polska jest między młotem a kowadłem. Niewielu przedstawicieli środowiska akademickiego, niewielu przedstawicieli środowiska wojskowego, nawet tego w stanie spoczynku, porusza te kwestie. Boi się w pewien sposób ostracyzmu środowiska. Myślę, że to już oczywiście mija, to też chciałbym pana zapytać o to, jak w pańskim środowisku jest przyjmowana taka narracja, która no, mimo wszystko idzie pod prąd. Natomiast chciałbym
Tutaj zacytować generała Samola, generała Bogusława Samola, generała w stanie spoczynku, który ostatnio powiedział bardzo ważną rzecz. Powiedział, że Polska zostanie prawdopodobnie poświęcona na ołtarzu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub Europy Zachodniej. I to nie powiedział byle kto, tylko trzygwiazdkowy generał w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. To w ubiegłą niedzielę w Polsacie News. Jak pan ocenia to w tej perspektywie, dającej się przewidzieć przyszłości? Czy Polska ma szansę uciec z tego miejsca między młotem a kowadłem? I ponawiam to pytanie, jak w pańskim środowisku akademickim, eksperckim, w którym pan się otacza, jest przyjmowana narracja, która mimo wszystko idzie pod prąd? To ja nie mam takiego jakiegoś ostracyzmu, przynajmniej na razie. Czy nie mam sytuacji, w której ktoś ograniczałby moją czy też aktywność, czy zapowiadał, nie wiem, jakieś konsekwencje. Raczej społeczeństwo, które mnie spotyka, czy przedstawiciele społeczeństwa, ludzie po prostu podchodzą i mówią, że to jest, co robię, jest niebezpieczne i że władza ta czy inna no będzie w pewnym momencie bardzo brutalna wobec mnie. No, ja to rozumiem i tak działa państwo w tym sensie, że każdy u władzy domniemuje, że tylko jego racja jest najistotniejsza, a ktoś, kto nie jest w mainstreamie, no na pewno jest zawsze jakby w ryzyku definiowany, ale proszę mi wierzyć, że jakby nie mam z tym żadnego problemu i nie uznaję, że dla uspokojenia siebie i swojego bezpieczeństwa będę przyjmował narrację, z którą się całkowicie nie zgadzam. I teraz druga rzecz to jest kwestia tego młota i kowadła, czy jesteśmy w stanie się wywinąć. No na tym etapie chyba nie, znaczy patrząc na to, jak wszystkie opcje polityczne, bo to, co jest ciekawe, znaczy nie ma rozsądnej opcji politycznej w Polsce. Wszystkie opcje polityczne absurdalnie rzucają się do uznania, że to jest jedyna droga kształtowania własnego bezpieczeństwa poprzez oddanie suwerenności. Znaczy, już w historii mieliśmy takie sytuacje, że potrafiliśmy prosić o obcego króla, prosić o obce wojska. Zawsze historycznie kończyło się to katastrofą. Katastrofą. Jeżeli ktokolwiek słucha nas z tych ludzi, którzy podejmują decyzje, zawsze się to kończy katastrofą, o której mówi dokładnie trzygwiazdkowy generał. Znaczy, poświęcą nas i jesteśmy historycznie najlepszym gospodarzem wojen, więc przestrzeń cudowna, nizina, bez żadnych jakichś istotnych problemów do poruszania się wojsk zaciężnych jakiegokolwiek państwa. A jeszcze, jeżeli przygotowane są bazy, już gotowe ośrodki do tego, żeby prowadzić działania wojenne, my jesteśmy drugorzędni w tej rozgrywce. Zresztą o tym już mówiłem, kiedy wojna przy naszej granicy się rozpoczynała, o tym, że drugorzędna jest też Ukraina i że tam mamy do czynienia z proxy wojną, to też było traktowane wówczas jako najbardziej irracjonalna wypowiedź i nazywano w różny sposób moją postawę, ale dzisiaj wychodzi na to, jak prezentowałem swój pogląd. Rozgrywka idzie na całego. Ukraina nawet nie zauważy, jak zostanie rozegrana i pretensje, obawy, że to sami realizują politykę i włączyli się w taką politykę, w której część ich polityków, tak zresztą jak w Polsce, po prostu prowadzi działania w interesie innych państw, nie własnego narodu, czego konsekwencje naród ponosi. Oni już stracili 10 milionów obywateli, za chwilę stracą następną dziesiątkę, jak się wojna w cudzysłowie zawiesi czy zakończy, bo ona zakończona nie będzie, zawsze będzie jakiś tam problem i terytorialny, i polityczny, geopolityczny. Polskę próbuje się w to wciągnąć. Nasi politycy pracują bardzo intensywnie, wierno poddańczo, szukając oddania u hegemona. Zresztą mieliśmy już do czynienia z tą grą, tak jak powiedziałem, przed 1989 rokiem. Co jest ciekawe, ci sami ludzie, którzy wówczas hegemona na wschodzie uznawali, dzisiaj uznają hegemona na zachodzie, z taką samą bezkrytycznym podejściem, bez chwili zastanowienia się, widać w DNA mają nienawiść do swojego narodu i niechęć do uznania, że najwyższym prawem każdego narodu jest wolność, suwerenność, niepodległość. Dziwnie sobie to definiują i uznają, że to jesteśmy w stanie na ołtarzach poświęcać dla własnych karier, dla własnych korzyści. To jest
brutalne, ale rzeczywistość tak wygląda, więc ostatecznie może okazać się, że jeżeli społeczeństwo nie zmobilizuje się, a patrząc na wyniki wyborów, to dalej wierzy w logikę PiS-u i dalej wierzy w to, że te dwie partie, które rozgrywają około 20 milionów ludzi, stawiając przeciwko sobie tylko po to, żeby zawłaszczać władzę i wymieniać się, podejmując bardzo zbliżone decyzje, wręcz tożsame, no bo patrząc na Zielony Ład, który podpisywał Morawiecki, a Tusk będzie to gloryfikował, to przecież to wszystko jest de facto to samo, Tak, no rozgrywane w ten to sam sposób i rzeczywiście to samo się obserwujemy. dzieje w obszarze militarnym. Panie doktorze, zatrzymajmy się przy Ukrainie. Zatrzymajmy się przy Ukrainie. Spróbujmy ocenić bilans tych 2 lat. Bilans polityczny, strategiczny, bilans ekonomiczny. Wiemy doskonale, że ta pomoc, której Polska, decydenci w Warszawie udzielali Ukrainie, jest pomocą ogromną. Oczywiście rząd Morawieckiego, którego pan wymienił, Proszę nie mówić w czasie przeszłym, bo to nadal trwa. no, jasna sprawa, cały czas ta pomoc płynie i to nie tylko militarna. Wiemy doskonale, że o I tym wielkim finansowa. socjalu, tak, Tak. dla Ukraińców, więc praktycznie licznik bije każdego dnia, każdej minuty. I to nie tylko sprzęt militarny, to nie tylko finanse, to nie tylko pomoc socjalna, to nie tylko obciążenie No ale ochrony cała dyplomacja, jak ja się zdrowia, dowiedziałem dyplomacja, ostatnio, ale także że Orlen. w Wenecji, wystawa, która miała być polską, stała się wystawą ukraińską. Tak minister kultury podjął decyzję. To już jest logika, której nie jestem w stanie w ogóle wyobrazić sobie. No Znaczy, ja też nie, my ja też nie. jesteśmy już państwem, które uznało za hegemona swego sąsiada. Kijów jest dzisiaj przestrzenią decyzyjną i państwo polskie oddało przestrzeń promocji własnej kultury i sfinansowało promocję kultury państwa, które się tworzy, narodu, który się tworzy, który ma w sobie nacjonalizm integralny, który zakłada, że urosną, wzrosną i wzmocnią się wtedy, kiedy zniszczą nas. I my irracjonalne decyzje podejmujemy. Więc próbując ocenić koszty, jak pan zadał pytanie, znaczy dla mnie to, co się dzieje, to jest Trybunał Stanu. Trybunał Stanu dla polityków, którzy podejmują, wszystkich polityków, którzy podejmują decyzje bez zgody obywateli, bez zgody formalnej, bo nie ma do dzisiaj potwierdzonej umowy zawartej przez parlament, zawartej przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Pan Macierewicz podpisywał tę umowę jako wiceminister obrony narodowej z 2016 roku. Umowy międzynarodowe są ratyfikowane przez Parlament Rzeczypospolitej. Skoro umowa jest nieratyfikowana, to znaczy, że nie ma podstaw prawnych do rozdysponowania pieniądza publicznego, to znaczy, że wszyscy łamią prawo, to znaczy, że działają przeciwko Rzeczpospolitej i na szkodę Rzeczpospolitą, łamią ustawę o finansach publicznych, łamią ustawy sektorowe poszczególnych ministerstw i podejmują te działania na fali euforii, budowania relacji ze wspaniałym naszym sąsiadem, tak przynajmniej twierdzą, której wykorzysta te zasoby i potencjał przeciwko Rzeczpospolitej. Jeszcze raz powtórzę, dla mnie to wszystko jest Trybunał Stanu. Wszyscy, którzy w tym uczestniczyli. To jest oczywiste. Ta umowa z 2016 roku nigdy nie została ratyfikowana przez parlament. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przekazywanie sprzętu wojskowego wartego dziesiątki, jeśli nie setki Czyli miliardów rozbrajanie siebie. złotych, rozbrajanie siebie. Doskonale wiemy, że ogromne koszty my wszyscy ponosimy i poniesiemy za sprzęt zamawiany czy w Korei Południowej, czy w Stanach Zjednoczonych. Inna sprawa o jakości tego sprzętu. To jest niewyobrażalne, że na przykład armatohaubice Krab zostały przekazane Ukrainie, a Polska zamawia w Korei Południowej armatohaubice, no, koreańskie. No to jest absurd. To Znaczy, jest absurd. to normalnie mózg nie jest w stanie tego gardzić. Dlatego, że przy każdej takiej informacji mózg wybucha. Tak, ja I też to się z panem jest zgadzam w niewytłumaczalne. ocenie. Natomiast zastanówmy się, bo wiemy, jak katastrofalnie wygląda stan polskiej dyplomacji. Myślę, że książka Polska na wojnie Zbigniewa Parafianowicza rzuciła sporo światła na to, jak Ukraińcy traktują decydentów w Warszawie. Traktują ich jako łochów.
po ukraińsku łoch, czyli frajer. Jest to przerażająca Znaczy wizja. oni nami gardzą i to badania Tak, społeczne są tak. w tym zakresie. Gardzą Gardzą. decydentami, ale też w dużej mierze społeczeństwem Nami. polskim, które jest Tak. naiwne, które jest Naiwnym, głupim, tak. niewyrobione Dający się politycznie. wykorzystywać, tak, który nie Tak. rozumie polityki Proszę mi powiedzieć, globalnej jako i ekonomista, czy my jesteśmy w stanie dzisiaj, mając takie, wycenić to? nie, wycenić, czy jesteśmy w stanie podać widełki, jeśli chodzi o koszty, realne koszty, które poniosło państwo polskie, całe społeczeństwo? Znaczy, możemy spróbować szacować na podstawie szczątkowych informacji. Znaczy, Ministerstwo Finansów w pewnym momencie powiedziało coś o wartości 50 miliardów. Potem padały nawet wartości około 100 miliardów. Ja myślę, że to są wartości kilkukrotnie przekraczające te kwoty. Zresztą cały koszt inflacyjny, cały koszt długu, który widać wyraźnie się mocno powiększył. Problemy dzisiaj z domknięciem budżetu państwa, z sytuacją długu pozabudżetowego, czyli zobowiązań pozabudżetowych. No i w ogóle sytuacji finansowej, która jest realizowana, to, że dzisiaj mamy benzynę po 7 zł, no to jest finansowanie benzyny, która jest dawana gratisowo na Ukrainę. Znaczy, my tankujemy 2 litry, drodzy Państwo, za 7 zł, bo benzyna powinna mniej więcej tyle kosztować, 3,5 zł, nawet nie tyle, ile obecny premier w kampanii mówi 5,17 czy 5,19. Poprzednicy robili to samo w dużej części, a obecni już w ogóle stanęli na palcach i nie wiem na czym jeszcze, na szczycie czego. Udowadniając, że są w stanie pomagać, przerzucając totalnie koszty na społeczeństwo, nie ma możliwości, żeby cena paliwa realnie przy obecnym kursie z dolara, kiedy polski złoty jest totalnie umocniony, kiedy cena ropy naftowej spadła i nie mamy żadnego ruchu, niczego. Cena benzyny idzie w odwrotnym kierunku niż te dwie wartości. To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której zbierane są pieniądze na to, żeby odpowiedzialności zarządy nie ponosiły, bo one muszą sobie rekompensować wypływ paliwa na granicę. Paliwo, ropa, benzyna płynie do Ukrainy. Na Ukrainie służy do prowadzenia działań wojennych, więc my prowadzimy wojnę, drodzy Państwo, bo my ponosimy koszty wojny. To mówienie, że ktoś za nas walczy, my walczymy w tym sensie, że zostaliśmy zmuszeni przez hegemona, Stany Zjednoczone nakazały finansować koszty wojny. Koszty wojny, która nie jest ani naszą wojną, ani realną wojną. Jest to proxy wojna. Proszę zwrócić uwagę, że Ukraina to pierwsza z historii, widzę, państwo, które jest w wojnie, a ma ogromne korzyści finansowe z eksportu, ogromną produkcję, wzrost PKB, innowacyjnie się rozwija. W ogóle to jest, słuchajcie, drodzy Państwo, to jest niewyobrażalne, to w jakiej fikcji funkcjonujemy. Wojna się odbywa na wąskiej części terytorium Ukrainy. Co jakiś czas robi się fikcję związaną z podnoszeniem alarmów, żeby utrzymywać społeczeństwo w ogromnym lęku. Przez to wypycha się białych, jeszcze raz powtórzę, białych migrantów do Europy Zachodniej, bo przecież Europa się zestarzała i potrzebuje pracowników do pracy. Tak samo skorzystały z tego Stany Zjednoczone i Kanada, więc oni zaciągnęli 10 milionów Ukraińców. Za chwilę będzie następna fala, tak jak powiedziałem, kolejne 10 milionów, a jak się okaże, że tych 20 milionów łącznie będzie za mało, no to co za problem rozhulać ryzyko w Polsce? W Polsce wystarczy, żeby spadła jakakolwiek rakietka, która tam przelatuje co jakiś czas przy naszej granicy, a któregoś dnia spadnie na jedno z miast i okaże się, że zginie kilkadziesiąt osób i będzie mieli natychmiastowy, drodzy Państwo, ruch migracyjny 10 milionów Polaków, z czego ucieszą się gospodarki zachodnie, ucieszą się Stany Zjednoczone i Kanada, bo będziemy białym pracownikiem, który się świetnie aklimatyzuje, który uznaje tamte państwa za wymarzoną przestrzeń, więc poddaje się całkowicie regułom, przysięga natychmiast, wyrzekając się swego państwa, wyrzekając się innych panów.
na podporządkowanie, nawet wstąpi do armii tamtego państwa, żeby bronić jego interesów, o wiele szybciej niż wstąpiłby do armii, broniąc polskich interesów, bo armia w Polsce została obywatelom obrzydzona. Tak, Zostało zatrzymajmy przygotowany się cały tutaj. mechanizm, który spowodował, już kończę, który miał spowodować, że to w ogóle siara jest bronić swojego narodu i swojego państwa, a wszelkie pojęcia suwerenności, państwowości, narodu, to jest nacjonalizm, to są zachowania naziolii, które odrzucane są przez tak zwany mainstream. Jesteś niepostępowy, jesteś zacofany, jesteś nienormalny. Zgadzam się z panem, jeżeli chodzi o ocenę stanu. Natomiast chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, co możemy zrobić, czy ewentualnie, bo oczywiście diagnoza, jeżeli chodzi o relacje Polski z Ukrainą, myślę, że jest zbieżna nasza, jeśli chodzi o to, jak się zachowuje państwo polskie, że państwo nie posiada polskie żadnej strategii, wykonuje interesy hegemona, jak pan zauważył. To jest jakby oczywista sprawa. W tym kontekście chciałem się zatrzymać przy dwóch sprawach. Po pierwsze, kwestii cen paliwa. Po drugie, przy kwestii możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji na Ukrainie, bo to jest niezwykle istotne. Więc chciałbym, żebyśmy poruszyli te kwestie. Moi widzowie doskonale wiedzą, znają moje poglądy, jeśli chodzi o kwestie polityki wschodniej. Uważam, że przyjęcie zasady polityki wielowektorowej, przyjęcie strategii polityki wielowektorowej, czyli nie budowy klęcznika w Moskwie czy gdziekolwiek indziej, ale rozmów na zasadach partnerskich, tak jak to robią to Węgrzy z Rosją i zakup taniego paliwa rosyjskiego, taniego gazu, czy taniej ropy naftowej, to jest wyjście z tej trudnej sytuacji dzisiaj. Moi widzowie znają bardzo dobrze moje poglądy, jeśli chodzi o kwestie związane z normalizacją relacji z Rosją czy Białorusią. Ja nigdy nie byłem ani prorosyjski, ani antyrosyjski. Uważam, że w stosunkach międzynarodowych, w geopolityce trzeba przyjmować postawę pragmatyczną, czyli nie budować klęczników ani w Moskwie, ani w Waszyngtonie, ani w Tel Awiwie, czy gdziekolwiek indziej, ale patrzeć na to, co jest korzystne dla nas, jako narodu, dla społeczeństwa, dla państwa. W tym kontekście ja się opowiadam za normalizacją relacji z Rosją i Białorusią i zakup po prostu taniej rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego, co byłoby w mojej ocenie niezwykle korzystne, chociażby dla polskiego przemysłu chemicznego, który wiemy, że dostał zadyszki, to chyba mało powiedziane, bo można moim zdaniem mówić o już kryzysie w polskiej branży chemicznej z uwagi na wysokie ceny gazu. To, co widzimy, jeśli chodzi o wysokie ceny prądu, to, że dzisiaj właściwie płacimy podatek ideologiczny, podatek od Zielonego Ładu, od handlu emisjami, prawda, i wszystkich innych wymogów, ETS2, to długo by wymieniać. Faktem jest, że rzeczywiście ten podatek ideologiczny jest duży. Więc pierwsze zagadnienie, do którego chciałbym, żeby się pan ustosunkował, czyli kwestia potencjalnej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią, jak pan to widzi? I druga kwestia, to są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji na Ukrainie, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie. Ja przedstawię swój pogląd w krótkich żołnierskich słowach. Uważam, że Rosja będzie dążyć do tego, aby Ukrainę odciąć od drugiego morza, bo od Morza Azowskiego Ukraina jest już odcięta, od Morza Czarnego. Myślę, że Władimir Putin myśli troszeczkę kategoriami strategicznymi carycy Katarzyny II. Chce iść w stronę historycznej krainy Jedysan, zająć Odessę i odciąć po prostu Ukrainę od Morza Czarnego. Jeden z możliwych scenariuszy, który ja uważam za wariant najgorszy dla państwa polskiego, to jest taka dezintegracja państwa ukraińskiego, która spowoduje powstania czegoś na kształt Republiki Zachodnioukraińskiej, która pozbawiona przemysłu, pozbawiona no, istotnych środków produkcji, będzie się radykalizować, będzie bardzo mocno szła w kierunku szowinizmu ukraińskiego, związanego oczywiście z tradycją UPA, OUN, Bandery, Szuchewycza i tak dalej. W związku z tym myślę, że Ukraina już tę wojnę przegrała. To jest moja opinia. Myślę, że po zakończeniu formalnym tej wojny, albo faktycznym, spora część establishmentu ukraińskiego oskarży Polskę, oskarży władze w Warszawie, oskarży Polaków o tę klęskę, o to, że niezbyt mocno wspierała Polska Ukrainę. I to jest moim zdaniem ogromne zagrożenie, znacznie, znacznie większe niż te czołgi rosyjskie, którymi tak jesteśmy straszeni. Mówienie zresztą o tym, że Polska powinna wspierać Ukrainę, bo inaczej czołgi rosyjskie będą przy granicy z Polską, jest absurdem. Doskonale wiemy, że te czołgi
rosyjskie od 1991 roku są rozmieszczone wzdłuż ponad 600 kilometrów granicy państwa związkowego Rosji i Białorusi. A zatem, panie doktorze, temat paliwo, normalizacja relacji z Rosją i Białorusią i możliwe scenariusze na Ukrainie. Także tak, ja jestem za rzeczywiście unormowaniem stosunku, bo nie uznaję czegoś takiego, że nagle z mapy zniknie Rosja. Znaczy, ja zawsze zadaję pytanie, jak ktoś pan mi mówi, że Ukraina pokona Rosję, to znaczy, co się stanie? Czy Ukraińcy wejdą na terytorium Rosji i zawładną tym terytorium? Nie. Można oczywiście wyobrażać sobie sytuację, gdzie tam nastąpi odzyskanie terenu obecnego Ukrainy, co nie znaczy, że unormowanie stosunków nastąpi. Można też sobie wyobrazić scenariusz bardziej prawdopodobny, że duża część Ukrainy zostanie przejęta w terytorium Rosji. Tym bardziej, że też tam cała dyskusja jest co do kwestii osób, ludzi mieszkających i identyfikujących się z danym państwem. No. To, że zachodnia część Ukrainy jest proeuropejska, to nie znaczy, że wschodnia część Ukrainy jest tak samo emocjonalnie zakochana w hegemonię Zachodu, bardziej zakochana w hegemonię Wschodu. Ukraina jest rozerwana emocjonalnie i ona będzie zawsze problemem. Tu zgadzam się, że Ukraina jest drugimi Bałkanami. Znaczy, tam się bałkanizacja tego obszaru dla nas jest bardzo dużym zagrożeniem, tym bardziej, że to będzie przestrzeń wystrzelana, uzbrojona, rozgoryczona, szukająca winnego. I tutaj od początku wojny mówiłem, że staniemy się wskazani pierwsi jako ci, którzy, na których Ukraińcy będą chcieli się wyżyć. I mówiłem, że nawet ta broń, którą wysyłamy, będzie użyta przeciwko Rzeczpospolitej. Bo ja szybciej, bardziej prawdopodobna dla mnie jest konflikt zbrojny między Polską a Ukrainą rozgoryczoną niż między Polską a Rosją, czy Rosja tak na kraje NATO. Znaczy, ja rozumiem potrzebną narrację do utrzymania zimnej wojny, tak samo jak PO-PiS dzieli społeczeństwo, taki Rosja i Waszyngton też dzielą przestrzeń dla własnych racji i idei, osłabiając przede wszystkim Europę, bo to też jest zadziwiające. Europa miała taką strategię lizbońską, strategię göteborską, w której chciała, zapowiadała, że przewyższy technologii się Stany Zjednoczone i od tego momentu, od ogłoszenia tej dokładnie strategii, cały kłopot Europy się zaczął, bo kłopotem jest wojna przy granicy i kłopotem jest ideologia, która zaczęła wypierać ropę i gaz rosyjski na rzecz jakiego gazu i ropy? Stanów Zjednoczonych. Trzeba było zmienić hegemona. Hegemon chciał dostarczać, bo u siebie miał kłopoty w rozwoju gospodarczym, to znalazł klienta na swoje surowce i tak to się realizuje. Znaczy, my mówimy o zapewnieniu bezpieczeństwa, że dywersyfikacja naprawdę jest fikcja. Zostaliśmy przesunięci z jednego dostawcy do drugiego dostawcy, o wiele droższego dostawcy. Jeszcze nam się wtłacza, że cała ideologia Zielonego Ładu jest dla nas doskonała. To jest trzeci hegemon, czyli Chińczycy, którzy dostarczają ten cały chłam, który będzie w Polsce za chwilę nie do utylizacji, bo mówimy o fotowoltaice, mówimy o wiatrakach. Ja zresztą bardzo mi się podobało, jako wtrącę, ale wydaje mi się, że to warto jest promować. Jeden z profesorów ostatnio mi odpowiedział taką zagadkę. Zadał pytanie, ile energii trzeba poświęcić na budowę energetyki jądrowej w relacji do energii, którą energetyka jądrowa, elektrownia jądrowa da nam jako społeczeństwo. No i to jest relacja 1 do 80, czyli 1 dajesz, 80 wyjmujesz. Zadam następne pytanie. A powiedz mi, ile na elektrownię węglową trzeba energii poświęcić, a ile elektrownia jądrowa da nam społeczeństwu energii? 1 do 50. A trzecie pytanie, a ile trzeba poświęcić na wybudowanie wiatraka i ile wiatrak da energii z powrotem? 1 do 2. I to jest odpowiedź na całą ideologię, która jest nam wtłaczana i kłamstwo, które ostatecznie objawia się tym, że młodzież przykleja się do asfaltu. To jest fikcja, w której funkcjonujemy i dajemy się przeomamić i wtłoczyć takie informacje, jeszcze dopuścić ludzi w Polsce do rządzenia, którzy wierzą w tego typu mechanizmy, tą fikcję uprawiają i koszt społeczny związany z pauperyzacją generują. Więc
Zbiedniała Ukraina i zbiednieje jeszcze bardziej. Oczywiście poza oligarchami, którzy na wojnie zarabiają doskonale. Ja ostatnio bardzo ciekawy materiał słyszałem, jak to w czasie wojny Allianz, taka korporacja ubezpieczeniowa, zawarła umowę na ubezpieczenie obozów koncentracyjnych. I w ciągu wojny kapitały firmy wzrosły 20-krotnie. Tak, drodzy Państwo, prowadzi się wojnę. Tak samo, a dzisiaj wizerunek Allianza doskonały, drodzy Państwo, No tak. cudowna firma. No tak. Więc dokładnie to się dzieje na Ukrainie. Tam mamy do czynienia z okradaniem społeczeństwa, tam mamy z okradaniem gospodarki, z przejmowaniem tej gospodarki przez korporacje międzynarodowe, które właśnie prowadzą dzisiaj sprzedaż zboża i wszystkich produktów rolnych, zawłaszczając sobie tą przestrzeń w gospodarce europejskiej. Aby to zrobić, muszą skutecznie wykluczyć Polskę z obszaru gospodarki rolnej. Jeżeli Polska się nie ugnie i Tak. nie ograniczy swojej produkcji, nie zmniejszy istotności gospodarstwa rolnego, gospodarki rolnej w przestrzeni ekonomicznej Europy, to będziemy mieli wojnę Zatrzymajmy się, panie na doktorze, naszym tutaj. terytorium. Zatrzymajmy się przy Unii Europejskiej. Skoro poruszył pan ten ważny temat, no nie sposób nie poruszyć kwestii bilansu. 1 maja 2024 roku będziemy obchodzić 20-lecie przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej, do Unii Europejskiej. Nie sposób nie poruszyć kwestii bilansu tych 20 lat i nie sposób nie poruszyć tematu, w którą stronę idzie Unia Europejska. W mojej ocenie ten kierunek jest oczywisty. To jest kierunek federalizacji, powstania Europy Federalnej, zakończenia z tą wizją, z którą byliśmy zapoznawani jeszcze w roku 2004, a mianowicie Europy ojczyzn, rynku, wspólnego rynku, oczywiście kwestii Schengen, strefy Schengen, swobodnego przepływu towarów, ludzi, usług. No, piękna wizja oczywiście współpracy gospodarczej, bezcłowej, Unii, prawda, w tym kontekście. Natomiast ta Unia Europejska, która dzisiaj jest przedstawiana, jest zupełnie inną wspólnotą niż tą, do której Polska przystępowała. Niewątpliwie te plany niemieckie, związane z tym, o czym pan powiedział, energia odnawialna, tak zwany Zielony Ład, nowa ideologia. Ja często mówię o tak zwanych zielonych kmerach w Unii Europejskiej, no bo jednak rzeczywiście ta próba narzucania tego nowego porządku jest aż nadto widoczna. Cała koncepcja Energiewende, czyli tej transformacji energetycznej, którą Niemcy przeprowadzają u siebie, ale także mają ją na eksport, próbują wymuszać na innych państwach szybką tak zwaną dekarbonizację, czyli zamykanie kopalń, a właściwie ich zalewanie, łącznie ze sprzętem tam pozostawionym, wartym ogromne pieniądze, jest niczym innym jak próbą, w mojej ocenie, podporządkowywania takich państw jak Polska gospodarce niemieckiej przez właśnie także transfer technologii, wysokich technologii związanych z OZE, z odnawialnymi źródłami energii. To jest skrajnie niebezpieczne, grozi blackoutami, ale grozi oczywiście także pozostawianiem, no powiedziałbym, w strefie półperyferii, że tutaj użyję określenia profesora Immanuela Wallersteina. Polska rzeczywiście jest półperyferiami Europy, Polska jest montownią dla gospodarki niemieckiej i to wydaje się, że ta koncepcja Energiewende jest niczym innym jak takim gospodarczym czy też nowopolitycznym przedłużeniem koncepcji geopolitycznej Mitteleuropy, czyli Europy Środkowej. Mówiąc w wielkim skrócie, uzależnianiem krajów Europy Środkowej od Niemiec gospodarczo, energetycznie, tak aby one stanowiły właśnie zaplecze i taką bycie montownią dla gospodarki niemieckiej. Pytanie fundamentalne, no, czyli czy jest szansa, realna szansa na polexit? W mojej ocenie czas rozważyć polexit. To już jest czas absolutnie rozważyć polexit. Oczywiście nie robiony natychmiast w tym momencie. Polska dzisiaj uzależniona od gospodarki niemieckiej. No wiemy doskonale, jak wygląda bilans handlu zagranicznego. Jeśli chodzi o import, eksport, blisko 30% to są obroty z Republiką Federalną Niemiec. Od tak sobie po prostu z Unii Europejskiej nie można wyjść, ale normalizacja relacji z Rosją, z Białorusią, włączenie Polski w nowy jedwabny szlak, czy akcesja do grupy BRICS, czy grupy BRICS Plus już w tym momencie od 1 stycznia bieżącego roku,
W moim głębokim przekonaniu jest to realna alternatywa, ale chętnie usłyszę i moi widzowie również to, jak pan widzi bilans członkostwa, dwudziestolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, czy rzeczywiście czas rozważyć polexit. Jeżeli zobaczymy na tak zwany wskaźnik beneficjenta netto w funduszach unijnych, to oczywiście podnieceni jesteśmy informacją. Jeżeli dobrze pamiętam, 168 miliardów euro nadwyżki. Super, przez 20 lat to jest 8 miliardów rocznie. To jest w ogóle szaleństwo, drodzy Państwo. Za ile, za jakie srebrniki potrafiliśmy oddać wszystkie sektory gospodarki, dać możliwość zawładnięcia regułami rynkowymi i jeszcze na własną jakby prośbę realizować to wszystko, co jest nam narzucane. Czy ja jestem za polexitem? Na razie nie. Znaczy ja uważam, że to jest za wcześnie, żeby w ogóle komunikować, bo wyobraźmy sobie następujący scenariusz. Robimy referendum i dochodzi do odpowiedzi społeczeństwa nie. To automatycznie daje narzędzia i argumenty dla drugiej strony, żeby śrubę przykręcić, no bo Polacy powiedzieli nie, czyli kochają ten stan nieważkości, który im zbudowano. Ja uważam, że to, co trzeba zrobić, to bezwzględnie wypowiedzieć Zielony Ład i jednoznacznie zatrzymać cyrk w tym zakresie, jeżeli okaże się, że to jest niemożliwe, zarówno ze strony polskich decydentów, którzy dawno sprzedali Rzeczpospolitą i uznają, że to jest dla nich trampolina do stworzenia swojego bytu w przestrzeni europejskiej, taka Arkadia, która została wybudowana w Europie, do której trzeba wejść, się jest nieśmiertelnym. I ta nieśmiertelność jest polityczna, taka gospodarcza, taka biznesowa, taka związana też z emeryturami, przecież tam się podatków nie płaci, tam się dostaje dożywotnie emerytury cudowne. Tam jest cudownie, tam jest Arkadia. Więc do tej Arkadii, aby wejść, trzeba sprzedać się, pozbyć się wszystkiego, co ciąży, tego głupiego narodu, tej gnuśności, całej polskości, tego wszystkiego, pozbyć się i stać się europejskim. Ja uważam, że ta federacja już jest. Ostatnia taka bariera to jest oddanie przez Polskę polskiego złotego i wejście do strefy euro. Polityka fiskalna jest całkowicie zawładnięta decyzjami zewnętrznymi. Wszystkie rozporządzenia wspólnotowe są dla nich bezkosztowo implementowane do Polski, a Polska bezmyślnie przyjmuje, nie zastanawiając się, jakie są tego skutki realne, bo nawet jeżeli robi OSR-y. Ostatnio przeczytałem, że wdrożenie raportowania z ESG będzie nas kosztowało około 10 miliardów przez 10 lat, czyli miliard rocznie. Samo raportowanie ESG, drodzy Państwo, jaka korzyść jest z raportowania o informacji o zrównoważonym rozwoju przez przedsiębiorców? Żadna korzyść. 10 miliardów dodatkowych. Zwróć uwagę, że to wpłynie na podwyższenie cen, więc na inflację. Polska nie będzie miała, jeżeli zostanie zabrana jej waluta, możliwości reakcji na tego typu zjawisko. Twierdzi się, że Polska jest irracjonalnym państwem, nie będąc w strefie euro i właśnie dlatego ma wysoką inflację. Nie, inflację ma wysoką, bo narzucane są wymagania, które przekładają się na podwyższenie kosztu i mamy inflację podażową, kształtowaną przez politykę fiskalną powstającą poza granicami państwa członkowskiego, państwa narodowego. Jak ktoś tego nie rozumie, no przykro, znaczy nie rozumie mechanizmów ekonomicznych, znaczy tutaj relacje są proste, więc jeżeli dzisiaj już mamy ograniczoną dyspozycję budżetu, bardzo istotnie, bo gro tego budżetu jest kształtowana przez polityki sektorowe i polityki horyzontalne i przez kofinansowanie funduszy unijnych na projekty, które nie mają w większości przypadków nic wspólnego z rozwojem Rzeczpospolitej, a realizacją interesu innego państwa. Patrz na przykład fotowoltaika lub wiatraki, bo Siemens potrzebuje sprzedać wiatraki, a Chińczycy potrzebują sprzedać fotowoltaikę. Więc będziemy się upodabniać do modelu, który jest nam narzucany w wymiarze ideologicznym i finansować gospodarki zewnętrzne, które de facto są konkurencyjne dla nas. Czy to można zatrzymać? Tak jak powiedziałem, przede wszystkim Zielony Ład należy odrzucić. Jeżeli to się nie uda, to dopiero w kolejności będę pierwszy, który powie, wychodzimy. Dopóki nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy społeczeństwo otrzeźwiało i jest w stanie powiedzieć stop Zielonemu Ładowi,
to nie pójdę w kierunku logiki brexitowej. Mam nadzieję, że społeczeństwo się obudzi. Pracuję nad tym i w wymiarze eksperckim i organizacyjnym, nad referendum, żeby Rzeczpospolita razem z Komisją Krajową Solidarności, żebyśmy zadali to pytanie i żebyśmy wymusili na politykach organizację referendum. I mam nadzieję, że to referendum będzie skuteczne, czyli wypowiemy i zobowiążemy rząd, parlament i prezydenta do wypowiedzenia natychmiastowego Zielonego Ładu i wówczas ustawimy się na nowo w relacji z Komisją Europejską, z parlamentem, w wymiarze negocjacyjnym. Ustalmy te reguły, które są dla naszej gospodarki istotne. Przestańmy przyjmować wszelkie reguły, które są w interesie innych gospodarek. Nawet z sytuacją, w której pogonię do tej Arkadii tych, którzy nie powinni w Rzeczpospolitej być. I razem z Zielonym Ładem powinno być wymówienie jednoznaczne w partycypacji Polski w płaceniu emerytur z budżetu europejskiego, bo to, co ci ludzie zrobili przez 30 lat ostatnie, pracując dla obcego państwa de facto, obniżając konkurencyjność Rzeczpospolitą, nie mieści się w logice, w której mielibyśmy wypłacać im emerytury za to, za te działania. Czy to jest działanie na szkodę swojego państwa? Ja powiedziałem, Trybunał Stanu dla tych, którzy pomagali Ukrainie w sposób niezgodny z prawem Rzeczpospolitej i Trybunał również dla tych, którzy sprzedali za srebrniki Rzeczpospolitą, oddali sektory poszczególne, doprowadzili do upadłości masowej zakładów i poszczególnych sektorów. Jeszcze za to dostali wynagrodzenia w Europie, bądź też emerytury europejskie. Tak państwo suwerenne nie postępuje. My nie potrafimy rozliczyć się ze zdradą, a to są działania, które mieszczą się w definicji zdrady. Znaczy, O, tu się. działanie naprzeciwko, na szkodę swojego państwa mieści się w takiej definicji. Tak. Należy zacząć dyskutować o ten sposób, i zacząć nazywać w ten sposób, i zacząć zadawać pytanie o korzyści, które miały poszczególne osoby uczestnicząc w procesie rozmontowywania państwa polskiego. Tu się z panem absolutnie zgadzam, natomiast ja jestem większym pesymistą. To muszę przyznać, że jestem większym pesymistą, biorąc pod uwagę historię III Rzeczypospolitej, historię prywatyzacji tego, co widzieliśmy na przełomie lat 80. i 90. No, mógłbym tutaj podawać mnóstwo przykładów, ale myślę, że takim dobrym przykładem jest polski cukier, są cukrownie. Wiemy doskonale, jak służby specjalne skompromitowały byłego ministra rolnictwa Gabriela Janowskiego, który zabiegał o polskie cukrownie. Wiemy doskonale, kto skorzystał na upadłości polskich cukrowni, kto przejął te cukrownie i jak wygląda dzisiaj polski rynek w tym zakresie. Patrząc na aferę FOS, patrząc na inne afery, aferę RB, aferę Orlenu, no, możemy długo wymieniać. Nic się nie stało, żadnego Trybunału Stanu nigdy w III Rzeczypospolitej nie było. Co więcej, Polska przecież stworzyła tajne więzienie obcej służby specjalnej, CIA, w starych Dokładnie. Kiejkutach, lata 2003-2005. Złamano konstytucję, złamano prawo międzynarodowe. Nie ma winnych po dziś dzień. W związku z tym, ja, wie pan, jestem tutaj mocno sceptyczny wobec tego. Patrząc na to, na protesty rolników, to, że jak wielu ludzi miało nadzieję, że ten Zielony Ład zostanie odrzucony, że te protesty naprawdę obudzą politycznie polską wieś, nie tylko rolników, bo polska wieś to przecież nie tylko rolnicy, ale obudzą politycznie, że Polacy się obudzą z tego letargu. Natomiast okazało się, że większość ludzi mieszkających na wsi zagłosowało na tych, którzy podpisali Zielony Ład. W związku z tym ja tutaj jestem bardziej sceptyczny i patrzę na to po prostu bardziej pesymistycznie i ja bym powiedział bardziej realistycznie. Uważam, że będzie Polsce niezwykle trudno odrzucić Zielony Ład, a to jest, oczywiście zgadzam się z panem, że to jest fundament, odrzucenie Zielonego Ładu to jest fundament w ogóle
bezpieczeństwa państwa polskiego, które pozostaje w Unii Europejskiej. Natomiast tych zagrożeń jest znacznie więcej. To jest kwestia genderyzacji młodzieży, to jest kwestia zmian w edukacji. Widzimy dzisiaj, że młodzi Ukraińcy mają być uczeni według programów napisanych w Kijowie, a nie tych napisanych w Warszawie, więc tych problemów jest znacznie, znacznie więcej. Ale tematu tutaj absolutnie nie wyczerpiemy. Ja myślę, że ten bilans jest dla Polski 20 lat w Unii Europejskiej po prostu niekorzystny. Jestem zwolennikiem polexitu, oczywiście przygotowanego, nie na zasadzie tu i teraz, w tym momencie na hura, jakoś to będzie, ale mądrze przygotowanego. Natomiast chciałbym odnieść się do tematu, który już gdzieś tam poruszyliśmy, czyli kwestii grupy BRICS. Właściwie BRICS Plus, bo oprócz Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki od 1 stycznia przystąpiły do tej grupy także Egipt, Etiopia, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Pytanie, no zagadnienie jest takie, czy Polska ma interes w tym, aby ubiegać się o akces do tej grupy. Ja uważam, że jest to realna alternatywa wobec grupy G7, biorąc pod uwagę także i upadek systemu z Bretton Woods, i odchodzenie od dolara w rozliczeniach międzynarodowych. Oczywiście jest to jeszcze pewna dominanta, ale ta perspektywa dedolaryzacji moim zdaniem bardzo mocno się zarysowuje. Chciałem pana zapytać, jak pan się do tego odnosi? Czy jest pan zwolennikiem przystąpienia Polski do grupy BRICS? Jak się pan zapatruje na perspektywę dedolaryzacji świata? Czy pańskim zdaniem jest to realne? Zacznę od tego ostatniego. Znaczy, dedolaryzacja jest realna, ale trzeba pamiętać, że każde państwo, które wychodzi z ideą dedolaryzacji, natychmiast jest przywracane w logice demokracji i przypominane jest to ryzyko. No, zresztą proszę sobie przypomnieć, jak przed wyborami ambasador polski, amerykański w Polsce, pan Brzeziński powiedział, że amerykańskie wojska są tutaj po to, żeby bronić demokracji i wolności prasy. Ja myślałem, że one są po to, żeby bronić wschodniej flanki NATO, a okazuje się, że nie. One są tutaj po to, że jak nam do głowy coś strzeli, patrz, będziesz myśleć inaczej niż hegemon, no to 10 tysięcy wojska już jest na miejscu i przyjedzie troszkę więcej i uspokoi i łatwiej będzie dokonać inwazji w tym zakresie. Czy ja jestem za BRICS? Ja kibicuję BRICS-owi, bo BRICS dzisiaj w strukturze zaopatruje G7. To G7 jest zależne od BRICS-a, a nie BRICS od G7. Więc wolałbym rozmawiać z tymi państwami, które mają przyszłość. G7 nie ma przyszłości. Przyszłość ma BRICS i ja nie mówię, że o wszystkich państwach w tej samej konwencji. Znaczy, nie uważam, że wszystkie państwa mają tą samą moc, ale kwestia związana z, przepraszam, emocji, bo mi chyba uciekła kamerka. Kwestia związana z siłą Brazylii przede wszystkim, w ogóle Ameryki Południowej, Indii, to jest potencjał, którym warto podjąć współpracę. No i Afryka. Czy chcemy, czy nie, to te obszary gospodarcze będą w przyszłości decydujące dla świata, a hegemoni obecni, jak każde imperia, prędzej czy później upadną i będą nowe imperia. Więc warto jest podejmować współpracę z tymi, którzy zadecydują o przyszłości, o tym, jak będzie to kształtowane w kolejnych latach. I przejdziemy sobie do ostatniego zagadnienia, na które umówiliśmy się dzisiaj, jeśli chodzi o naszą dyskusję, czyli kwestia Bliskiego Wschodu, możliwej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie i jej skutków dla gospodarki polskiej, dla gospodarki światowej, ale nie tylko. Bo mówiąc o wielkiej wojnie na Bliskim Wschodzie, mówimy także o przygotowaniach Izraela, o których ja mówię od wielu lat, ja mówię o tej perspektywie wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie publicznie, to pewnie od 2017 roku. Uważam, że Izrael przygotowuje się do takiej wielkiej wojny z Iranem, montuje taką koalicję. To, co widzieliśmy w trakcie prezydentury Donalda Trumpa, to kwestia i wypowiedzenia porozumienia nuklearnego z Iranem jednostronnie, to co zrobił prezydent Stanów Zjednoczonych, ale to także porozumienia abrahamowe, próba normalizacji relacji z państwami islamskimi w regionie przez Izrael przy wsparciu dyplomacji amerykańskiej. Natomiast no, to napięcie w regionie niewątpliwie bardzo mocno wzrosło po 7 października 2023 roku i w związku z tym chciałbym, żebyśmy poruszyli dwie kwestie. Po pierwsze, możliwych scenariuszy i ich skutków dla państwa polskiego,
Czyli co oznaczałaby tak naprawdę w praktyce wielka wojna na Bliskim Wschodzie dla gospodarki polskiej? I drugie kwestie, czy to jest nasza wojna? Bo tutaj nie, no, trudno się nie odwołać do wiceministra spraw zagranicznych, który powiedział, że, mówimy tutaj oczywiście o Andrzeju Szejnie, który powiedział, że cytuję z pamięci, Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. Wiemy, że MSZ się bardzo mocno odciął od tych słów, jeżeli chodzi o jakieś konotacje militarne, tego typu rzeczy, natomiast moim zdaniem jest to balon próbny, nic innego jak balon próbny. W związku z tym moje stanowisko jest takie, to oczywiście to jest nie nasza wojna, w żaden sposób wojna na Bliskim Wschodzie jest nie nasza, każdy konflikt tam większy, to jest potencjalna blokada cieśniny Ormus, to jest potencjalny paraliż żeglugi przez Morze Czerwone, potencjalny paraliż żeglugi przez Kanał Suezki, potężne uderzenie w gospodarkę chińską, która przecież sprowadza olbrzymie ilości węglowodorów z Zatoki Perskiej. Wiemy doskonale, że Iran z uwagi na swoje położenie geograficzne, góry, wyżyny, podziemne instalacje wojskowe, to nie jest Irak. Nie do zdobycia. To trudno w ogóle, prawda, prognozować jakąkolwiek operację lądową. To nie ma takiego państwa dzisiaj na świecie, które byłoby w stanie to zrobić, mając nam gdzieś z tyłu głowy to doświadczenie amerykańskie z Afganistanu. 20 lat wojny, najdłużej w historii Stanów Zjednoczonych, trwająca wojna przegrana. Pamiętamy wszyscy te obrazki przecież z Kabulu, kiedy żołnierze amerykańscy w popłochu uciekali, zostawiając masę, tony, setki ton sprzętu, tysiące ton sprzętu wojskowego. W związku z tym moim zdaniem taka operacja nie wchodzi w grę. Wiemy, że Izrael ma broń jądrową, wiemy, że Izrael może użyć takiej broni jądrowej przeciwko Iranowi. To jest moja ocena. Jeden z możliwych scenariuszy, że Izrael może się zdobyć przy niepowodzeniu operacji powietrznej, paraliżu państwa irańskiego, bo tutaj wojskowi izraelscy planują tego typu bardzo złożone, wielowarstwowe operacje cybernetyczne, cyberprzestrzeni plus uderzenie lądowe, chociażby to znane z ćwiczeń pod kryptonimem Rydwany Ognia. Jeżeli ono się nie powiedzie i będzie odwet Izraela, Iran może eskalować tutaj konflikt, no, patrząc na tę koncepcję Hermana Kana i wchodzenia na drabinie eskalacyjnej aż po użycie broni jądrowej. To jest jakby w takim strategicznym DNA Izraela z uwagi na powierzchnię tego państwa niewiele ponad 20 tysięcy kilometrów kwadratowych. W związku z tym taki konflikt byłby absolutnie katastrofalny dla całej gospodarki światowej w mojej ocenie. Bardzo mocno odbiłby się na gospodarce chińskiej. To, co robi dzisiaj Izrael wobec Strefy Gazy, wobec narodu palestyńskiego, w mojej ocenie jest to ludobójstwo. Natomiast chciałem pana zapytać, jak pan zapatruje się na kwestię potencjalnego, tak jak powiedziałem, wsparcia przez Polskę i Izraela, odwołuję się do słów ministra Szejny, czy jest to w naszym potencjalnym interesie? W mojej ocenie nie, ale bardzo jestem ciekaw pańskiego zdania i potencjalne skutki takiej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Znowu od końca. Skutki katastrofalne. Znaczy, jeżeli rzeczywiście doszłoby do takiego zdarzenia, chociaż nie wierzę, że dojdzie, dlatego że, tak jak pan celnie zauważył, zarówno interesy amerykańskie, jak i interesy chińskie zostaną tutaj zakłócone, więc dwóch hegemonów nie pozwoli Izraelowi na wykonywanie tych działań. Pozwalają jemu hasać w przestrzeni, która w ich przekonaniu jest wystarczająca do przemodelowania sił, ale nic więcej. Izrael nie dostanie żadnego pozwolenia dalszego, na pewno nie na użycie broni jądrowej. Więc myślę, że to jest taki obszar czy działanie, które ma wyczyścić obszar zagrożeń czy zjawiska zagrażające Izraelowi i uspokoić Izrael, to co się dzieje w konflikcie palestyńskim. Jest to w moim przekonaniu trudny bardzo konflikt do oceny. Ja uważam, że Izrael ma prawo wykonać działania związane z eliminacją Hamasu i uważam, że zagrożeniem, które wiąże się z przyszłością Europy, jest właśnie to terrorystyczne zagłębie, które w tym Bliskim Wschodzie się ujawniło. Jeżeli chodzi o kwestie związane z pytaniem, czy to jest nasza wojna, nie, znaczy to nie jest nasza wojna i bez względu też tak samo jak w konflikcie, który jest w naszej granicy, będziemy widzieli do czynienia, czy będziemy patrzeć na swoistą proxy wojnę. Znowu będzie się odbywało coś, co będzie nam robiło wrażenie rzeczywistej wojny.
Nie ma możliwości uderzenia na Iran skutecznie, nie ma możliwości przeprowadzenia tam działań, nawet rzucanie bomb jądrowych w takim przestrzeni geograficznej nie spowoduje znacznych szkód ani takich, no, takiego działania, w którym Iran będzie zatrzymany. Wbrew przeciwnie, w moim przekonaniu może to ruszyć ogromnie państwa islamu przeciwko Zachodowi, bo to, że Izrael coś robi, to i tak identyfikacja jest w krajach arabskich, że robią to Stany Zjednoczone. Więc mielibyśmy konflikt światowy natychmiast z wielkim zagrożeniem. Czy Polska powinna pomagać? W moim przekonaniu powinna, tak jak normalnie w czasie wojen, pomagać humanitarnie. To znaczy, jeżeli trzeba by było pomóc Izraelowi humanitarnie, to bezwzględnie należy to zrobić, nie wchodząc w konflikt militarny, bo nam do niczego konflikty militarne nie są potrzebne. Ja uważam, że z punktu widzenia strategicznego współpraca mądra z Izraelem, wykorzystująca tą sytuację, w której Izrael może potrzebować jakiegokolwiek wsparcia, mogłaby być przez naszą dyplomację umiejętnie wykorzystana, pod warunkiem, ale to, o czym rozmawialiśmy, że problem polega na tym, że tej dyplomacji nie mamy. Jeżeli pan minister Szajna prowadzi tego typu weryfikacje, akurat kompetencje w tym zakresie są bardzo dyskusyjne, więc raczej bym nie szedł za uznaniem, że to jest przemyślana kwestia i umiejętnie prowadzona. Wręcz przeciwnie, uważam, że to jest rzucanie haseł, których do końca sam rzucający nie rozumie, co mówi. Tak jest, znaczy, no, z takim poziomem dyplomacji w Polsce dzisiaj mamy do czynienia. Ale powtórzę, znaczy, bo to jest dla mnie ważne. Znaczy, ja uważam, że gdzieś ścieżkę współpracy z Izraelem powinniśmy wypracować. Znaczy, uważam, że tracimy w światowej gospodarce i w relacjach, jeżeli tej ścieżki dyplomatycznej nie potrafimy utrzymać, nie potrafimy wykorzystać odbudowy relacji, które są nam niezbędne i potrzebne, jeżeli rzeczywiście chcemy być No nie mogę państwem, tutaj nie wejść w słowo, przepraszam, ale które będzie się liczyć w gospodarce światowej. nie mogę nie wejść w Przepraszam. słowo i powiedzieć, jeżeli stawia pan taki postulat odbudowy relacji z Izraelem, cokolwiek by to znaczyło, no patrzmy na to, co, jaka jest asymetria między naszymi państwami. My mamy zaledwie chargé d'affaires w Izraelu, a Izrael posiada ambasadora, który ewidentnie nie odcina się od słów Izraela Katza o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. Mamy kwestię tak zwanej ustawy 447, mamy cały czas roszczenia środowisk Ja się z żydowskich tym w pełni zgadzam, o ale to. ja to wszystko przyjmuję, proszę mnie tłumaczyć, bo ja to wszystko rozumiem. Tylko ja nie mam pretensji do ambasadora Izraela. Naprawdę. Powiem dlaczego. Nie dlatego, że on ma rację, tylko dlatego, że jest cholernie przygotowany dobrze do dyplomacji. Ja bym chciał, żeby polscy dyplomaci potrafili tak chronić interesu swojego państwa. Ja mam uwagi. Ja mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, ale to nie ma znaczenia. Ja bym chciał, żeby polscy dyplomaci przeszli taką szkołę, umieli chronić interesu Rzeczpospolitej, jak potrafią izraelscy dyplomaci chronić interesu swojego państwa. Ja nie mam w żadnym wymiarze pretensji do niej. Ja mam pretensje do głupoty naszej. I to, że nie umiemy prowadzić, że doprowadzamy do sytuacji, że pozwalamy sobie na te słowa. Że oni wiedzą, że tak jak Ukraińcy nami gardzą, tak Izrael dokładnie wie, że może powiedzieć wszystko. I my nie zrobimy nic, bo nie potrafimy, bo nawet nie wiemy, co zrobić. I to jest przerażające. No Ja dobrze. nie mam jeszcze raz powiem, ja nie mam pretensji do nich, ja mam pretensje do głupoty naszej. W tej kwestii zgoda. Ewidentnie postawa lokajska, klientystyczna, serwilistyczna, jakbyśmy Dokładnie. tego nie nazwali. Dokładnie. I to wie pan, bo to nie jest tak, że padają pewne słowa, tylko te słowa, grunt na te słowa jest budowany latami. Przez lata, przez 30 lat potrafiliśmy tak zdewaluować swoją pozycję i tak nie umieć pokazać swojego charakteru, że jesteśmy nieszanowani. To jest najgorszy stan. To jest tak, gdybyśmy my we własnej relacji szanujemy się dlatego, że uznajemy się wzajemnie, a możemy się nie zgadzać, możemy mieć różne punkty widzenia, ale wreszcie my się szanujemy. Poglądy mogą być różne, ale my się szanujemy. A my doprowadziliśmy do sytuacji, w której nasi sąsiedzi nas nie szanują i państwa, które są istotne na globie, też nas nie szanują. My po prostu jesteśmy w próżni szacunku światowego.
Jesteśmy No tak, naiwni i prostacy. szczerze powiedziawszy, już kończąc naszą debatę, jeszcze jeden wątek taki pozaprogramowy będzie, ale szczerze powiedziawszy, liczyłem na większą polemikę, bo jednak tu się w większości zgadzamy. Myślę, że to może być nudny odcinek dla słuchaczy, bo w Pan co, tych bo to nie kwestiach. kwestia, czy się zgadzamy, czy nie. Czyli jeżeli człowiek myśli chociaż trochę i nie ma mainstreamu w głowie i nie przyjął zaszczepienia tego, że coś zewnętrznie jest zawsze dobre, no to trudno się nie zgadzać ze sobą. No, Okej, więc... okay. To kończąc Ale na propozycję. końcu kwestia Izraela, widzi pan, potrafiła nas poróżnić tak na maksa. Kończąc to piątka Proszę bardzo. Bartoszewicza, piątka Sykulskiego, już tak odnosząc się do tych słynnych rzeczy, gdyby pan miał wymienić takich, nie wiem, pięć postulatów, pięć najważniejszych kwestii, które pańskim zdaniem są istotne z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, bo właściwie cała nasza dzisiejsza rozmowa kręci się wokół bezpieczeństwa. No, trudno, bezpieczeństwa nas wszystkich, prawda? Wiemy doskonale, że jeżeli, prawda, będzie konsekwencje wojny, czy na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie, i tak nas dosięgną, cały czas nas dosięgają w tym kontekście. Gdybym ja miał powiedzieć swoją piątkę, piątkę Sykulskiego, pan pozwoli, że zacznę, to bym powiedział, że po Oczywiście. pierwsze normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, po drugie polityka wielowektorowa z zasadą zero wrogów wśród sąsiadów, przy zastrzeżeniu, że mówimy o penalizacji banderyzmu na Ukrainie. Na pewno powiedziałbym o opcji zero w służbach specjalnych, o głębokiej reformie służb specjalnych. To się dzieje co najmniej od roku 89, czy tam jeżeli weźmiemy lata 2003-2005, jest absolutnie karygodne. Czwarty postulat Sykulskiego byłby taki, że polexit tak, ale dobrze przygotowany, związany z ochroną polskiej ochroną złotówki i ochroną gotówki. I wreszcie, gdybym miał jeszcze powiedzieć o takim perspektywie rozwoju państwa polskiego, na pewno powiedziałbym stop dyktatowi WHO, stop segregacji sanitarnej i stop tego typu eksperymentom, którymi byliśmy poddawani w latach 2020-2022. Gdybym pana mógł poprosić o jakieś postulaty, no nie musi pan zamykać się w piątce, ale gdybyśmy zaproponowali coś takiego jak właśnie piątka Bartoszewicza, co pańskim zdaniem byłoby takimi koronnymi postulatami dla Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o naszą strategię? Pierwsze, budowa kapitału społecznego, odbudowa kapitału społecznego i patriotyzmu gospodarczego, czyli uznanie, co jest ważne jako wartość, przez którą patrzymy w każdej decyzji rozwojowej, społecznej, politycznej. Po drugie, uznanie, że jeżeli hegemon, to tylko my, to znaczy my sami dla siebie hegemonem, a nie szukamy hegemona zewnętrznego. Po trzecie, rzeczywiste uruchomienie gospodarki przez uznanie, że sposób tworzenia prawa ma nie dyskryminować, niedorozwój w biznesie, a wręcz przeciwnie, ma kształtować reguły, które mówią, jeżeli wchodzi ustawa, rozporządzenie, to ona nie musi być respektowana przez mikro małego, przez średniego może, a jeżeli nie chce, to może rekompensować, a duży musi to robić. Czyli dostosowujemy do reguł mocy i wielkości. Po czwarte, uznanie, że tak naprawdę wartością dla młodego człowieka, dla każdego z nas jest suwerenność, wartość w postaci niepodległości, kolor biało-czerwony jako priorytetowy, więc ja bym wrócił do modelu takiego, który w Ameryce jest, gdzie młodzież od maleńkości, dzieci przysięgają na flagę amerykańską. Tak chciałbym, żeby Polacy od rana wiedzieli, w jakim państwie żyją i jaki naród reprezentują. I po piąte, to są relacje międzynarodowe, które są oparte na charakterze. Szanujemy siebie, wzmacniamy siebie, żądamy uznania nas, tak jak inni żądają uznania przez nas, ich nacji, niewyrzekania się prawa do osiągania własnych celów i zaprzestania bycia naiwnym, wykorzystywanym
kształtowanym przez decyzje zewnętrzne, więc siła narodu, siła polskości, siła wartości, siła biznesu to są te pięć cech, pięć zjawisk, które uznaję za taką piątkę Bartoszewicza, jeżeli byśmy powiedzieli. Dziękuję panu bardzo. Moim i państwa gościem był dr Artur Bartoszewicz. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest m.in. moja książka pod tytułem Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009. Książka pokazuje genezę takich koncepcji, chociażby jak Międzymorze czy Trójmorze, pokazuje kształtowanie się tej współczesnej polskiej myśli geopolitycznej III Rzeczypospolitej. To także zakupy w księgarni to oczywiście także wsparcie dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam Państwa serdecznie na geopolityka.info.